No, witam Cię serdecznie po dłuższej przerwie. Tym razem będziesz miał okazję posłuchać czegoś na temat CCNP Enterprise, kurs przeznaczony do wsparcia Cię w zdaniu egzaminu 350-401 Encore. No i witam serdecznie w części pierwszej tego kursu, sieci przedsiębiorstwa i redundancja w warstwie trzeciej. To jest taka podstawowa część, która służy do tego, żeby gdzieś tam wprowadzić Cię w ten świat sieci komputerowych, no i materiału CCNP. A czego będziesz mógł się dowiedzieć z tej części? Przede wszystkim część pierwsza składa się z 4 rozdziałów, no i to są, można powiedzieć, tylko 4 rozdziały, ale tylko w cudzysłowie pisane, ponieważ to jest aż 4 rozdziały, bardzo duża dawka wiedzy teoretycznej. Czego ta wiedza teoretyczna dotyczy? Przede wszystkim dotyczy modelu hierarchicznego sieci w pierwszej kolejności. Będziesz mógł zapoznać się z informacjami na temat protokołu ARP, ponieważ musimy powtórzyć ten protokół, ponieważ jest to protokół dość istotny. Potem gdzieś tam będziemy przechodzić przez rodzaje komunikacji w sieciach komputerowych po to, żeby gdzieś dalej jeszcze brnąć w ten model hierarchicznej sieci. Omówimy model hierarchicznej sieci, jak to wygląda z punktu widzenia oczywiście sieci CCNP. Dojdziemy potem do Enterprise Campus Architecture, czyli do architektury kampusowej sieci komputerowych. To w skrócie jest nazywane jako ECA, po to, żeby poznać warstwę dostępową dokładnie, warstwę dystrybucji oraz warstwę rdzenia, żeby wszystko spiąć w całość, czyli co? W sieci modułowe. Poznasz również sieci modułowe. Na sam koniec tego rozdziału przewidziałem kilka pytań. Wraz z odpowiedziami będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat tego, czego się nauczyłeś. Po każdym rozdziale starałem się takie pytania i odpowiedzi, no jakieś proste, trudniejsze, w zależności od rodzaju materiału umieścić, po to, żebyś mógł się, no, sprawdzić po każdym rozdziale, ale też poniekąd troszkę rozerwać, wiadomo. Co dalej? W rozdziale drugim mamy sieci przedsiębiorstwa, czyli generalnie rzecz biorąc takie ogólne informacje o działaniu sieci komputerowych. Poznasz model trójpoziomowy sieci, potem gdzieś tam poznasz model dwupoziomowy sieci, to się troszkę różni. Omawiam to, czym to się dokładnie różni, po co w ogóle jest ten model trójpoziomowy i model dwupoziomowy. No i na koniec gdzieś tam zajmiemy się projektowaniem, właśnie projektowaniem warstwy drugiej i projektowaniem warstwy trzeciej. Wszystko po to, żeby zrozumieć po prostu, jak te warstwy działają, jak to wszystko funkcjonuje, po co to w ogóle jest, ponieważ z punktu widzenia projektanta sieci ta wiedza jest konieczna po to, żeby gdzieś tam orientować się, w jaki sposób te sieci są zbudowane, w jaki sposób je projektować, no i wykorzystać gdzieś tam tą wiedzę, którą zdobywasz podczas tego kursu, no do już takich praktycznych zastosowań. Na sam koniec dowiesz się, w jaki sposób wyeliminować pętle w warstwie dostępowej. To jest dość duży problem z racji tego, że nie wszystkie sieci mogą mieć, nie wszystkie sieci są zbudowane w oparciu o warstwę trzecią modelu OSI. W związku z tym musisz się nauczyć, w jaki sposób tą pętlę gdzieś tam wyeliminować już w warstwie dostępowej. No jeszcze ze względu też na to, że my w sieci chcemy mieć redundancję. Jeśli mamy tą redundancję, no to ta pętla prędzej czy później będzie mogła się nam pojawić. Mamy również już na sam koniec tego rozdziału omówioną topologię centrów danych. Dowiesz się, w jaki sposób centra dane mogą być budowane, w jaki sposób projektowane. Ta wiedza teoretyczna będzie no niezwykle istotna podczas gdzieś tam podejścia do egzaminu CCNP Enterprise, ponieważ no ona jest tam dostępna, więc nie mogłem tego pominąć. Ja starałem się ten kurs właśnie oprzeć o tą tematykę związaną z certyfikacją, ale też nie tylko, ponieważ głównie też zależało mi na tym, żebyś mógł jako administrator wykorzystać tą wiedzę po to, żeby gdzieś tam te sieci komputerowe dobrze móc zaprojektować. No i potem dalej w rozdziale trzecim, który jest najdłuższym, który będzie najdłuższym rozdziałem, jeśli chodzi o tą część pierwszą, to będą techniki związane z sieciami wysokowydajnymi. Tam poznasz już techniki związane z redundancją w warstwie trzeciej. Dowiesz się więc, w jaki sposób działa protokół FHRP, w jaki sposób działa rodzina właściwie tych protokołów, ponieważ tam mamy w zasadzie 3 protokoły. HSRP, tam mamy protokół VRRP i protokół GLBP. Te 3 protokoły poznasz właśnie w tym rozdziale, ogólnie nazwanym jako techniki sieci wysokowydajnych. W każdym protokole będziesz mógł posłuchać krótkiego wprowadzenia na temat tego protokołu, będziesz mógł się dowiedzieć kilka aspektów teoretycznych dotyczących tego protokołu, Potem zawsze w schemacie będzie oczywiście ćwiczenie, no i podsumowanie tych wszystkich informacji, które poznałeś wcześniej. Każdy protokół, również GLBP, potraktowałem tak samo z racji tego, że no, myślę, że te protokoły są dosyć istotne, już nie tylko nawet jeśli chodzi o egzamin CCNP, ale one są bardzo istotne, jeśli chodzi również o tą wiedzę dotyczącą takiego typowego administrowania sieciami komputerowymi. Chodziło o to, żeby ten kurs był po prostu praktyczny, nie tylko nastawiony na zdanie egzaminu, ale również po to, żebyś ty mógł wyłuskać z niego jak najwięcej, żebyś mógł się stać już takim zaawansowanym administratorem sieci komputerowych. Na tym tak naprawdę mi najbardziej zależało. No i rozdział 4, gdzie prezentuję wiedzę na temat transmisji grupowej w sieciach komputerowych. To jest temat dosyć konkretny, bardzo rozbudowany. Natomiast jeśli chodzi o sam materiał dotyczący CCNP, oczywiście tam tylko i wyłącznie poruszam te kwestie, które na tym egzaminie certyfikującym mogą się pojawić, a to są takie treści jak topologia grupowa, gdzieś tam protokół IGMP w wersji 1, protokół IGMP w wersji 3, dowiesz się, jak obliczyć MAC adresy grupowe, gdzieś tam IGMP w wersji 2 oraz konfigurację tego protokołu również poznasz, dowiesz się, co to jest PIM, jak wyglądają pętle routingu multicast, no i wreszcie gdzieś tam poznasz tryby, m.in. dense mode, sparse mode, po to, żeby potem oczywiście wiedzieć, w jaki sposób tą wiedzę wykorzystać już w tej transmisji multicastingowej, w tej transmisji grupowej. Wbrew pozorom ta transmisja jest dosyć istotna w sieciach komputerowych, więc no jako administrator musisz znać techniki, które umożliwiają szybkie, sprawne przekazywanie komunikatów z jednej części sieci do drugiej, po to, żeby nie angażować całej sieci komputerowej, ale tylko i wyłącznie te urządzenia, które tak naprawdę tymi treściami są oczywiście zainteresowane. Można powiedzieć w cudzysłowie, uruchomisz takiego Netflixa w sieciach komputerowych, ale to tylko tak w cudzysłowie mówiąc, pół żartem, pół serio. Ja się bardzo cieszę, że powstała pierwsza część tego kursu i że teraz słuchasz tej części, wprowadzenia do tej części. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że przypadnie Ci to do gustu. Mam nadzieję, że sięgniesz po kolejne części tego kursu CCNP. No i oczywiście co? Życzę miłego oglądania, życzę miłego słuchania i do usłyszenia w kolejnej lekcji.